porozmawiamy o synonimie chytrość, jego znaczeniach, powiązaniach, połączeniach. Jest takie powiedzenie słynne, chytry dwa razy traci. Pewnie coś w tym jest, w tych słowach. Mało kto się na tym zastanawia. Ale dzisiaj spróbujemy to rozkminić, co to jest ten chytry. I czego to naprawdę dotyczy. Życie pokazuje, życie, doświadczenie pokazuje cały czas człowiekowi, który jest obserwatorem swego życia i swoich zdarzeń, pokazuje cały czas efekty jego myślenia, jego rozumowania, jego wierzeniom. Pokazuje skutki, które odnosi z powodu tej wiary, tych domniemań i tych synonimów. Dlaczego chytry dwa razy traci? Kiedyś się zastanawiałem nad tym, ale chyba miałem za mało danych, żeby to rozkminić. Dzisiaj już wiem, że słowo chytry, tak samo jak wcześniejsze, zdrada i miłość i to wszystko, dotyczy tylko mnie. Każdy synonim dotyczy mnie. I każdy z tych synonimów dotyczy każdą osobę indywidualnie. Nie ma żadnych zbiorowych, nie ma nic. Nie dotyczy żadnego kogoś, tylko tak zwanego mnie. Nie ciebie jako też tego. Tej indywidualności. Indywidualności, tak jest, dokładnie. Teraz takie chytry dwa razy traci. Człowiek na przykład chytrzy się, żeby zjeść coś dobrego, je gorszej jakości, więc łatwiej zachoruje i potem wyda na lekarzy, tak zwanych, na lekarstwa. No to chytry stracił dwa razy, no bo wiadomo, że nawet i może więcej niż dwa razy, dlatego że jeżeli byle co spożywa, no to ten efekt może być opłakany. Długotrwałe leczenie, długotrwała strata. Dokładnie, więc tutaj nie będziemy określali. W każdym razie dwa razy jest to takie jakby na przykładzie pokazane, że jest to uzasadnione. Druga sprawa. Co zauważyłem u siebie? Ja najwięcej na sobie robię badań, bo ja jestem dla siebie sam wiarygodny. Przecież nie będę sam siebie oszukiwał. Chyba, no wiadomo, że większość ludzi oszukuje siebie, ale z powodu nieświadomości, nie dlatego, że chcą się oszukać, po prostu nie mają wiedzy, więc się oszukują. A ja szukam zrozumienia, więc podejrzewam, że mniej się oszukuję. I pamiętam od dzieciństwa, jeżeli bym użyć miał tego słowa chytry, że byłem chytry dla siebie, no to jak w dawnych czasach, ja to często opowiadałem o tych lodach, jak to jeździł tam pan na motorku lub jakimś samochodzikiem i z takiego pojemnika wyciągał lody jakieś tam na patyku czy coś, no były po złotówce, czy tam po 50 groszy, były po 3 złote, no to wiadomo, ja sobie kupowałem te najtańsze, bo miałem wtedy kilka. Nie, że miałem w domu biedę, nie, to nie z tego wynikało, to z czegoś musiało innego wynikać. Ale ja sobie kupowałem te tańsze, ja miałem wtedy więcej, jak tego. Ja sobie tam jakby chytrzyłem się, żałowałem sobie. Co prawda nie poniosłem jakichś specjalnych z tego powodu strat, zdrowotnych czy jakichś, ale moją stratą było to, że we mnie wzmacniał się taki program chytrości dla samego siebie. Bo ten jakby skutek tych synonimów, on może mieć różny wydźwięk, różną formę, różnie może się manifestować. Jedna z takich najniebezpieczniejszych manifestacji, oprócz tego, że zaszkodzi nam coś jako na zdrowiu długotrwałym, to jeszcze do tego powstaje ten silny program tej chytrości
I potem całe życie chodzimy w byle jakich butach, ubraniach, samochodami byle kimi dziwi, mieszkamy byle jak i wszystko mamy takie kurde byle jakie, dlatego, że my sobie chytrzyliśmy, chytrzyli, aż się dorobiliśmy tej chytrości, aż na tak zwanej wysokim poziomie. Chytrość to jest to, że gdy my chytrzymy się sobie, to poniesiemy konsekwencje tej chytrości. Możemy przewidzieć pewne rzeczy, a możemy nigdy nie przewidzieć tego, nigdy nie namierzyć tego i do końca życia możemy być z tego powodu nieszczęśliwi, niespełnieni i tak dalej, dlatego, że nie wiemy, co w tle działa. Że właśnie te synonimy, które były niezrozumiane przez nas, a przyjęte jako jakiś wzorzec, one są tym wzorcem, one powstają. I według tych wzorców toczy się nasze życie, bo my nie jesteśmy niczym innym, jak swoimi myślami, jak już mówią filozofowie o tym od dawna, że jesteśmy swoimi myślami, że jesteśmy dokładnie tym, co o sobie myślimy. Pierwszy raz, jak to słyszałem, wydawało mi się to niedorzeczne, jakbym miał to rzekomo miał być czymś innym, a potem coraz bardziej z powodu badań, sesji, doświadczeń zauważałem, że to jest prawda. Niemniej jednak chciałbym dalej się skierować w stronę synonimu chytrość. Jeżeli jesteś chytry dla siebie, oprócz tych skutków, które poniesiesz wewnętrznie, jeszcze są skutki zewnętrzne. Ponieważ każdy synonim działa na wszystkich płaszczyznach, a twoje wyobrażenie działa tylko na poziomie wyobrażenia. Gdzie go umiejscowisz, tam ono jest. Jak działa chytrość na zewnątrz? Zauważyłem coś takiego, że przykładowo chytrze się pod względem tego, że mógłbym kupić coś taniej, wtedy kupię tego więcej, tak z tymi lodami, bo system działa taki sam. Na przykład gdzieś tam wnuczek idzie, no dałbym mu tam 50 zł, a tak gdzieś włącza mi się ten program chytrości, ja, może 20, a może 10, a może wcale mu nie dam, a tam mama, tato dali, to może mu wystarczy. Jak tego człowiek nie wie, to nie wie, że działa ten program z dzieciństwa. Gdzie tam na początku nie była chytrość, tylko logika. Będę miał więcej lodów. O, kolega sesja jednego i koniec, a ja już im trzeciego. Nie? Nieważna jakość, ale wtedy ja byłem niby ten wygrany, tylko nie wiedziałem, że tworzę ten program chytrości. Teraz okazuje się, że ten program chytrości powoduje to. Ale co się dzieje? Okazuje się, że ten synonim tej chytrości, on ma całą swoją historię i ciąg zdarzeń. Historię i ciąg zdarzeń. Czyli jeżeli pozwolimy zaistnieć jakiejś sytuacji według tego schematu, będą konsekwencje. Znam taki przykład właśnie, jak często tak było, że tam się gdzieś chytrzyłem, żeby kupić taniej, żeby tam coś zrobić tego. No i mogłem tu blisko pojechać, kupić dwie opony, założyć, ale znalazłem sobie tańsze opony gdzieś tam w środku Wrocławia, więc pojechałem tam. No i na skrzyżowaniu, którym praktycznie jest niemożliwe, żeby cię ktokolwiek zatrzymał, jest trzy pasy w jedną, trzy w drugą, stoi, nie wiadomo dlaczego, włączają kogucik, jadą i ściągają mnie na bok. Tak, jakby nie wiadomo co. No można wymyśleć cuda. Nieważne. Na boczek mnie ściągnęli. Ma pan złe opony. No mam złe opony. Jadę właśnie po opony, bo zaraz będę wymieniał. No ale mam dać. Tak chytrzyłem się dla siebie, że nadwyżkę tą
bez jechania, bez tracenia czasu. Poszło, poszło. I tam nie było ani nikogo winnego. I ty ani... z tego nie skorzystałeś, skorzystało z tego państwo, w cudzysłowie. No powiedzmy, ale to już chodziło o tą moją chytrość i to mój ten, bo to nie zostaje zmarnowane. Miałem zapewnić, że on tam się komuś tam przydał. Tylko chodzi o to, że jak ten system działał na moim polu, tu najbliższym, nie? Nie kupisz tu, zaoszczędzisz, jak pojedziesz tam jedziesz i tracisz i na to wychodzi. Więc ten system, on się tam włącza, jechaliśmy po te blachy, tak samo właśnie z tym, no i no mieliśmy jak mieli, nie będę wchodził w szczegóły, ale przyjechaliśmy szczęśliwie z tymi blachami, nie ponieśliśmy żadnych strat materialnych ani, ani innych, gdzie mogły być takie rzeczy, więc doszedłem do wniosku, że skoro tak, to nie będziemy sobie żałowali. I wtedy poczułem ten potężny bunt w sobie. Jakbym ja marnotrawił te parę groszy. Ojeju, jakie to tak. Ale gdyby mnie złapano gdzieś tam za jakieś nadruszenie, gdzieś tam coś bym złamał przepis i by mi poszło 2 czy 6 stówy, to wtedy ja nie, ten program by nie działał. Wtedy. Zaakceptowałby. O, on by zaakceptował, bo to jest okej. Okay. Niech to szlak. I tak obserwujesz to, co się tam w tej tobie dzieje i wiesz, aż człowieka trzęsie, że niby decydujesz, dysponujesz sobą, a tu coś w tobie jest, co ci miesza i to różne miesza. No dobra, ale teraz, nawet teraz ten taki najlepszy przykład, co pojechałem właśnie do teatru. No, stanąłem przed tam, gdzie zawsze staję, ale w tym miejscu, gdzie zawsze staję, nie było, nie, ktoś tam, no więc nie mogłem. Przy ulicy są pasy i tak mi coś, ja na świadomość powiedziałem, że lepiej nie stał. Ja nie dyskutuję z nią. Ważyłem, rozważałem, ale widzę, że nie ma co. W końcu wjechałem na parking, jak zobaczyłem, że 8 zł za godzinę, myślę 3 godziny, 24. Znowu włączył się ten program. Szkoda. Ale mówię, nie, dobra, ja se spokojnie, ja idę po to, żeby się zrelaksować na tą sztukę, to ja mam się denerwować. Wjechałem tam. Wjechałem. Okej. Okay. No i poszliśmy. Wróciliśmy z powrotem. Wchodzimy. Wyjeżdżamy. Jedziemy sobie już do domu, deszcz pada, zimno. Tam, no to człowiek mi zajechał drogę trochę, więc ja kierunkowskaz w lewo, przygazówka i z impetem. No i zaraz chcę zjeżdżać na ten, no oczywiście. Chłopaki stali, jak w piosence Rosiewicza, rower mu zabrali, chłopaki się cieszą, a żołnierz idzie pieszo. No, prawda jest taka, że jakby co, to ja przepis złamałem. No, a mój, wie pan dlaczego? Ja mówię, no wiem, no ale mówię, proszę pana, no, musiałem wyprzedzać, żeby wyprzedzić, muszę przyspieszyć. No, rozumiem, że jest 50, ale żeby wyprzedzić, gdzie on mnie przyblokował. Tak, widziałem, zgadza się wszystko. I tu się cofnę wcześniej troszkę. To jest ważne. Przyjechałem, no i z tym się siku. Jestem już samochodem, wjechałem na parking. Spotkałem się z Osią, mówię, no to idę mi z tym dzisiaj, no to chodź podejdziemy tam do cukierni, tam się wysikasz. No poszliśmy, no ale mamy jeszcze godzinę czasu, no to ja mówię do siebie, zamów co chcesz. To jest takie niebezpieczne, zamów co chcesz i od razu włącza mi się program. Tylko żeby to było w granicy 2 zł. Oczywiście żartuję teraz. Ale Zosia byle czego nie zje, więc już poczułem to w sobie, ale powiedziałem, spokojnie, niech zamawia co chce, no. Ale tam zamówi jakiś deserek sobie, mi. Zjedliśmy i wyłączyłem ten program. Jak ktoś, to go odrzuciłem od razu, żeby mi nie mieszał i poszliśmy na tą sztukę. I potem żeśmy wracali i znowu przenoszę się do tego momentu, gdzie już jestem zatrzymany. Ponieważ ja sobie tam nie zażałowałem, ani Zosi nie zażałowałem, ja byłem tu bardzo spokojnie. Pan mówi, rozumie pana, no tak, po prostu człowiek też rozumie, o co chodzi. No i mówi, to w takim razie będzie to pouczenie. No i ja odjeżdżam spokojnie, bez niczego, gdzie mógłbym uznać, że byłem winny. No ale to jest kwestia teraz tego, czy jesteśmy sztywni, bo jakbym był sztywny, to tak, jestem winny, bo tak nie powinien się zachować. No, ale to jest życie, to nie jest tylko ten
są prawo, przepisy po to, żeby jakoś było, jakaś tam tego, ale tutaj. Tylko teraz chodzi o coś innego. W tym wszystkim, w tym opowiadaniu brało udział chytrość. Kto by pomyślał, że tam chytrość rozegrała główną rolę? Gdybym ja sobie żałował wtedy tam w tym, ja jestem pewny. Żeby był mandat. Byłby mandat i nie było o czym rozmawiać. Dlatego, że tam się chytrzyłem przy tym pierwszym, chciałem tanio kupić i wyszło gorzej, drożej. A tutaj, że się nie zachytrzyłem i nie było mi szkoda wydanych tych parę dyszek, no bo niestety deserki nie należą do najtańszych. Są dobre, ale też kosztują. Ale to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że ja przyjęłem to, a nie pozwoliłem temu programowi tej chytrości zamanifestować się sobie, więc nie poniosłem. I przyjechaliśmy do domu i sobie myślę, popatrz. Jakby tak rozkminiam to na logikę. Widzisz, nie byłeś sobie chytry i wszystko jest dobrze. Mogłeś być chytry, zaoszczędzić, ale byś oddał. Chytrość ma różne oblicza swoje, na różnych polach, różnych kwestiach może działać. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że wyłapanie takich niuansów zdarzeniowych i połączenia ich z emocjami naszymi wewnętrznymi nie jest prostą rzeczą, dlatego że mało kto się nad tym zastanawia. Najczęściej ludzie postępują schematycznie i oczywiście obwiniają tam, nie wiem, albo tego kierowcę sobie zajechał, albo jeszcze kogoś innego. Wszystkich było wino, nie siebie, bo siebie by uważał za jakiś wzór, czy jakieś coś dobrego, a nawet gdyby obwinał siebie, też niczego dobrego by nie robił, bo też było, chodziłoby to od nieświadomego. I to się kłania troszeczkę temu, co dzisiaj wyszło w tej sesji. Że to nieświadome, które powstało właśnie z powodu jakiegoś chcieństwa, pytania, czegoś, co jest trudne do określenia. Jakby coś zachciało i w ten sposób powstało. Rozumiesz? Jakby nie było nic, ale że coś zachciało i się pojawiło. I to bardzo ładnie tam wyszło. Dokładnie tak wyszło. Ja zawsze myślałem, przy tych sesjach, przy tych wszystkich, ja to gdzieś tam wyłapywałem, że to coś jest, i bardziej ustawiałem na nieświadome, na iluzoryczne i na obserwatora, a tu okazało się, że obserwator był całkowicie odrębny od tego. Nie miał jakby nic wspólnego z tym. Gdyby nie to, że zwrócił tylko uwagę na to. Bo gdybyś nie zwrócił na to uwagi, jako obserwator, byś tego nie widział. Czyli sam siebie byś nie widział. Dobrze sobie, sam siebie byś nie widział. Tak samo tu. Jeżeli nie obserwowałbym sam siebie, obojętnie, jaka to forma jest, i tych zdarzeń, i tych emocji, wszystkiego razem, nie mógłbym tego zrozumieć. Bo tu bardzo dużo czynników bierze udział, które są wyodrębnione ode mnie. Ale nie są mną. Ja mogę się z nimi utożsamiać, ale nie muszę. A jak się utożsamiałbym z nimi, no prawdopodobnie byłbym w jakichś nerwach furii. Ale że nie utożsamiałem się, więc byłem świadkiem takich zdarzeń. Niby mnie dotyczy, a jednak nie. A odegrało w tym wszystkim rolę chytrość. Jakiś coś, taki dziwny twór, nie? Który pociągał za sznureczki. I teraz jeżeli my, czyli jakby ta chytrość była w tych sytuacjach, to są przykłady tylko, bo to nie są wszystkie, ale to tak jakby do tych zdarzeń chytrość był tym panem, który pociąga za sznureczki i wywołuje reakcję. Czyli tu chytrość, tam miłość, a tam znowu zazdrość, a tam znowu jakiś inny synonim. I ciągle kuźdę, ale ktoś pociąga za sznureczki, coś pociąga. Nie jest to nami, a my jesteśmy ofiarą tego. Czyli widzisz, nawet możemy nie wiedzieć o tym, jaki synonim nami zarządza.